Dzień dobry. Dwa dni po Narodowym Święcie Niepodległości, 13 listopada, będziemy rozmawiać o dwóch postaciach, które do odzyskania niepodległości w roku 1918 przyczyniły się w sposób najwybitniejszy. Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Dzieliło ich bardzo wiele. Łączyła miłość do ojczyzny. Jak napisał o tych dwóch postaciach Stanisław Cat-Mackiewicz, byli przeciwnikami, antagonistami, ludźmi, którzy się nawzajem zwalczali. Nie byli wrogami. Mieli innych wrogów, zaborców i bolszewików. I właśnie listopadowy wideoczat z historią, organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, chcieliśmy tym dwóm postaciom poświęcić. Witam serdecznie w naszym studiu profesora Krzysztofa Kawalca, dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu, autora biografii Romana Dmowskiego. Pana profesora Janusza Ciska, historyka, wykładowca akademickiego w latach 1992-2000, dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego. Witam serdecznie również pana profesora Grzegorza Nowika, historyka, pisarza, publicystę, harcmistrza, pracownika Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a także pana Wojciecha Marketa, historyka, kuratora treści historycznych wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, przypominamy o tym, tak jak poprzednim razem, możecie się Państwo włączyć aktywnie w nasz wideoczat z historią. Jesteśmy dostępni na serwisie YouTube ipn.tv.pl. Tam możecie w komentarzach wpisywać pytania, czy do konkretnych naszych gości, czy po prostu jakieś pytanie, które Państwa nurtuje w kontekście Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Zadam je za chwilę, za mniej więcej około pół godziny naszym dzisiejszym gościom. Jak widzimy, przedstawiłem przed chwilą naszych dzisiejszych gości, mamy pewną przewagę 3-1, osoby związane z postacią Józefa Piłsudskiego kontra pan profesor Krzysztof Kawalec, który autor właśnie biografii Romana Dmowskiego. I stąd to pierwsze pytanie. 11 listopada, jeśli włączymy telewizję, jeśli przejdziemy się po różnych uroczystościach patriotycznych, wszędzie postać Józefa Piłsudskiego jest widoczna. Politycy, przedstawiciele samorządu składają kwiaty pod pomnikami Piłsudskiego. No, postać marszałka jest tak naprawdę wszędzie obecna. Skąd ta dysproporcja wobec postaci Romana Dmowskiego? Wydaje się, że to wynika z funkcji pełnionych przez Józefa Piłsudskiego w tym najtrudniejszym, początkowym okresie odradzania państwa polskiego. Przez ponad 4 lata Józef Piłsudski od listopada 1918 roku aż do końca 1922 był zarówno głową państwa, był naczelnikiem państwa, jak również pełnił funkcję wodza naczelnego. A przypomnijmy, że wodzowi naczelnemu podlegała również administracja cywilna za tak zwaną linią Fosza, czyli mniej więcej za Niemnem i Bugiem. I tam był również szefem cywilnej administracji i również wodzem naczelnym. A więc sprawowanie dwóch najważniejszych funkcji w państwie w tym najtrudniejszym i najważniejszym okresie odradzania Rzeczypospolitej w sposób naturalny wysuwa go na czoło. Poza tym był w tym czasie w kraju. To była ta przewaga, że w pamięci i w świadomości społecznej, a poza tym w samym realnym działaniu był, można powiedzieć, na pierwszej linii frontu. Roman Dmowski pełnił w tym czasie funkcję przewodniczącego Komitetu Narodowego Polskiego. I o tych funkcjach będziemy mówić za chwilę. Po uzgodnieniu z krajem był przewodniczącym, przewodniczył polskiej delegacji na Kongresie Pokojowym w Paryżu i jego podpis widnieje na Traktacie Wersalskim. W związku z tym, no i stąd ta, można powiedzieć, nierównoważna rola i funkcja tych dwóch osób. No i chyba też niezwykle istotne jest to, że jednak Święto Niepodległości zostało ustanowione właśnie 11 listopada. W ten dzień obchodzimy Święto Niepodległości, a więc wyraźny sposób nawiązania do postaci Józefa Piłsudskiego. To chyba nie o to chodziło. Tak. Piłsudski wrócił 10 listopada i podpisano dzień później zawieszenie broni w tym wielkim konflikcie, który niektórzy opisują jako samobójstwo Europy. I ponieważ ten Piłsudski wrócił, uchwycił tą władzę, o czym mówił profesor Nowik, mało tego, doprowadził do jednak wydolnej, chociaż nieokupionej
ciężkimi próbami konsolidacji społecznej, budowy wojska, obronił także tą niepodległość, więc trudno się dziwić, że w pamięci społecznej, szczególnie polskiej, która opiera się na mitologii munduru, praktycznego działania, ten element został bardziej zapamiętany. Natomiast trudno mi powiedzieć, że mamy do czynienia z jakąś wielką dysproporcją. Wydaje mi się, że w odbiorze społecznym po tym okresie, po odzyskaniu suwerenności w 1989, jakkolwiek akcje Piłsudskiego, broń Boże, nie wchodzą w jakiś okres schyłkowy, wręcz przeciwnie, to jednak akcje Romana Dmowskiego w takim odbiorze społecznym są coraz częściej przywoływane pozytywnie, troszeczkę z powodu takiego ekumenicznego traktowania naszej najnowszej historii, gdzie staramy się przypomnieć o wszystkich środowiskach, ruchach, tak aby każdemu dać odpowiednią satysfakcję, a przy tym budować taką pełniejszą świadomość społeczną, historyczną, no i jednocześnie pokój społeczny. To jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że to jest obecne w myśleniu rządzących, zarówno teraz, jak i poprzednio. Panie profesorze, jest to dysproporcja? Na dwa elementy chciałem zwrócić uwagę. Pierwszy jest ten, który już pan profesor Cisek sygnalizował, to znaczy aspekt medialny. Piłsudski był żołnierzem, był też kimś, kto albo dbał o ocieplenie swojego wizerunku, albo tak się złożyło, że ten wizerunek był ciepły, bo to są zdjęcia z małżonką, z dziećmi. No i miał też techniczne możliwości utrwalenia swojego kultu po przewrocie majowym, kiedy kolejne pokolenia absolwentów polskich szkół dowiadywały się, że niepodległość mamy wyłącznie przeciwko Piłsudskiemu. Dzięki Piłsudskiemu. No i kiedy odrodzona II Rzeczpospolita załamała się pod naporem agresorów w kolejnej wojnie światowej, tego rodzaju przekaz uległ petryfikacji i został przechowany przez lata PRL-u. Natomiast gdyby zadać sobie pytania o to, co się wiąże jak gdyby z symboliką 11 listopada, to punktem wyjścia musi być jednak zawarcie rozejmu kończącego I wojnę światową, którego politycznym skutkiem, najbardziej wymiernym z polskiej perspektywy, było rozciągnięcie się, co się rzadko zdarza w realiach naszej części Europy, ale kiedy się zdarzy, jest to okoliczność dla Polski niesłychanie pomyślna. Rozciągnięcie się strefy wpływów państw zachodnich, ale tych zachodnich na zachód od linii Renu, na obszar, który Polskę interesuje. Żadne z tych państw nie ma z Polską konfliktu interesu, żadne nie dąży do dominacji. Polska wykorzystała pod wodzą Piłsudskiego ten czas znakomicie, ale rok, półtora roku przed zakończeniem I wojny światowej przyszły kształt II Rzeczpospolitej został precyzyjnie opisany w dokumentach złożonych przez Romana Dmowskiego Brytyjczykom. Tam się właściwie wszystko zgadza. W dużej mierze zgadza się i zarys granic, ale przede wszystkim to, że Polska odrodzona będzie dysponować stabilnym oparciem pozwalającym na rozwój gospodarczy, oparciem o złoża kluczowego surowca, jakim wówczas był węgiel, myślę o węglu śląskim, będzie dysponować dostępem do morza, a politycznie będzie związana z państwami zachodnimi, więzami natury politycznej, ale także i tym, że ustrój wewnętrzny Polski, jak Dmowski przewidywał, będzie oparty na zasadzie reprezentacji, więc będzie podobny jak ustroje demokratycznych państw Zachodu. Zaznaczmy, że przecież rok 1916 czy 1917 to jednak jest tworzenie się z rębów Królestwa Polskiego. Ten ustrój republikański jeszcze nie jest przesądzony. Nie jest. Nie jest. Była to wizja, którą można potraktować jako rodzaj scenariusza dla przyszłej Polski, programu. To jest programu w takim sensie, jak prawo autorskie to reguluje. W każdym razie Dmowski uważał, że to, co nakreślił, jest możliwe do osiągnięcia,
Przyszły bieg wydarzeń po roku 1918 potwierdził tę opinię i to też tłumaczy, dlaczego Odmowski i jego współpracownicy uważali się za autorów tej niepodległości. Zwyczajnie uważali ją mimo ostrej walki politycznej za swoją. W każdym razie rzeczywiście mamy do czynienia z brakiem symetrii, ale jeżeli zastanawiamy się, dlaczego postać Dmowskiego rośnie, nawet w ostatnim czasie, to wydaje mi się, że jeżeli się zwróci uwagę na te elementy, to można to zrozumieć. Oczywiście. Warto też wspomnieć o tych dwóch koncepcjach, które pokazywały, jaka Polska będzie już po odzyskaniu niepodległości, a więc koncepcja federalistyczna i inkorporacyjna. Wśród naszych widzów są także uczniowie w wieku nastoletnim. Może warto przedstawić chociaż tak pokrótce, jakie były te koncepcje, czym one się od siebie różniły, panie profesorze. Myślę, że tutaj jest jedna z przewag Piłsudskiego, który przewidywał emancypację ludów kresowych i nie chciał tego procesu powstrzymywać. Jak każda wojna, także i pierwsza wojna światowa, doprowadzała do radykalizacji, do powstania programów, projektów, powołania nowych organizmów państwowych. Nie wszystkim na Kresach Wschodnich się to udało. Piłsudski postanowił skanalizować te nastroje poprzez ofertę współdziałania z Rzeczpospolitą, a nawet bezpośredniego militarnego i politycznego wsparcia dla budowy państw, które sprzymierzone z Rzeczpospolitą wspólnym interesem, tym mianowicie, że należało się oprzeć parciu Rosji w głąb Europy, że na tej bazie ten sojusz będzie trwalszy, a te narody, jak sądził, wdzięczne za poparcie ich aspiracji, będą pewnym sojusznikiem. Niewątpliwie myślał, że podstawowym jednak warunkiem jest ten wspólny interes. Natomiast Roman Dmowski, jako przedstawiciel myślenia nieco odrębnego, uważał, że trzeba, zresztą to było dość powszechne wówczas, no bo skoro odbudowujemy państwo polskie, to trzeba było się na czymś oprzeć. Ostatnią granicą była granica Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Już mniejsza o to, czy w najdalszym swym zakresie, czy w granicach drugiego rozbioru, co ostatecznie w głównych zarysach stało się elementem terytorium II Rzeczpospolitej, ale też, na co słusznie zwrócił uwagę profesor Kawalec, wyposażenie tego państwa w niezbędne atrybuty samodzielności, a więc dostęp do morza, pozyskanie Śląska, ale także i Śląska Cieszyńskiego, gdzie... I ujścia Wisły. Małe uzupełnienie co do programu Romana Dmowskiego i możliwości jego realizacji. Otóż przy jego niezwykłych umiejętnościach trzeba powiedzieć, że ten program był okrojony i kontestowany niemal w każdym obszarze i to z najmniej oczekiwanych źródeł. Woodrow Wilson był tak przywiązany do swojego prawa samostanowienia narodów, że łatwo ulegał naciskowi w pierwszej kolejności Lloyd George'a, w drugiej kolejności i niechętnie jednak George'a Clemenceau, aby przeprowadzać plebiscyty wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe polityczne rozstrzygnięcie, a po stu kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, zależy od którego momentu liczymy, upadek państwowości polskiej, że po tak długim okresie czasu określenie precyzyjne, gdzie i kto stanowi większość, nie mówiąc już o tym, że mniejszość może mieć dominujące, i na to Dmowski zwraca uwagę, znaczenie kulturalne, cywilizacyjne, gospodarcze, że tych elementów nie da się uzgodnić i stąd bardzo trudna sytuacja. Miał być przecież na Śląsku Cieszyńskim plebiscyt, był na Śląsku, był na obszarze dzisiejszej Warmii i Mazur. No i kwestia Wolnego Miasta Gdańska, które miało z jednej strony gwarantować Polsce dostęp, wyjście na Bałtyk, ale w istocie okazało się złym rozwiązaniem. Piłsudski chyba jednak preferował politykę faktów dokonanych. Raczej chyba... Znaczy tu jeszcze, tak, jeśli wolno, dodałbym, że jeśli by porównać program Dmowskiego, ten sformułowany jeszcze przed zakończeniem, program terytorialny, zakończeniem wojny światowej, z programem rządu,
który powołał Józef Piłsudski w kraju, programem terytorialnym, na którym miały zostać przeprowadzone wybory, to jest ordynacja z 28 listopada 18 roku, to jest program porównywalny. Jeśli przeczytać instrukcję Józefa Piłsudskiego dla jego delegatów do Paryża, którzy mają tam wejść w kontakt z Komitetem Narodowym Polskim, to jest program porównywalny. Jest jedna różnica, na którą zresztą komendant zwraca uwagę, dotycząca jakiegoś modus vivendi z Ukraińcami na terenie Galicji Wschodniej. Oczywiście Józef Piłsudski nie wyobrażał sobie, aby Lwów, Saliny Kałuskie oraz Zagłębie Drohobycko-Borysławskie odpadły od Polski. Zwrócę uwagę, że to jest też okres, w którym następuje samodefiniowanie wielu tych narodów tam żyjących i również wśród Polaków, tak? No bo to nie były oczywiste kryteria tej przynależności. Znaczy, różne ludzie różne decyzje podejmowali, czy się definiują etnicznie, tak? W oparciu o kryterium etniczne, czy przynależność kulturową na przykład. Wciąż była żywa idea spuścizna Rzeczpospolitej wielu narodów i ona z pewnością była bliższa Piłsudskiemu. No, tam się urodził na Kresach, no, na prowincji i z tym się stykało od dziecka i to mu z pewnością w porównaniu do Dmowskiego jednak ten świat wieloetniczny miał więcej wyczucia, więcej zrozumienia. Był mu to po prostu bliższe, to był jego świat. I to też jakoś trzeba wziąć pod uwagę. Na pewno z kolei to mu wytykają i z późniejszego okresu, dużo mniej rozumiał kwestie no, na przykład właśnie Śląska czy Wielkopolski. Tam pewne na przykład wytykane mu są jako gafy jakieś już z okresu budowania niepodległości, czy brak zainteresowania, co nie do końca jest prawdą. Natomiast no, rzeczywiście... Rzekomy brak wsparcia dla powstania wielkopolskiego. Tak, no, na przykład, tak, że nawet brak wsparcia, brak zainteresowania, no to jest nieprawdą. Natomiast te wyczucie i ta wrażliwość no, różniły się. I tu znowu można powiedzieć, że ci oponenci się uzupełniali w tej kwestii. Chciałem chwilę o drodze Piłsudskiego, który początkowo, jak doskonale wiemy, zaczynał jako socjalista, choć później wspominał, że jego zafascynowanie socjalizmem było bardziej na zasadzie pewnej mody. Na początku w Wilnie, później w Charkowie takie tendencje fascynacji proletariatem jednak wtedy były dość obecne. Natomiast pokazuje to jednak dość ciekawie, że początkowo, chociażby twórca organizacji bojowej PPS, 11 listopada 1918 roku, kiedy przychodzą do niego PPS-owcy czerwonym sztandarem, mówi, że on nie może reprezentować jednej partii, że on teraz reprezentuje cały naród. Jest znana anegdota o tym tramwaju, z którego wysiadł czerwonego socjalistycznego na przystanku Niepodległość. Oczywiście to jest anegdota, którą wprowadził w obieg Adolf Nowaczyński. To nie są słowa Józefa Piłsudskiego o wysiadaniu z tramwaju. Niemniej ten moment 10 listopada, kiedy nie podejmuje sztandaru PPS, świadczy o pewnym zerwaniu organizacyjnym z PPS-em. To znaczy przestaje się sam identyfikować jako człowiek jednej partii. Zresztą mówi to później Władysławowi Baranowskiemu w rozmowie, że nie jest ani dla lewicy, ani dla prawicy, jest dla całej Polski. Natomiast można sobie zadać pytanie, czy możliwe jest tak drastyczne zerwanie z czymś, co było treścią jego życia przez no, ten najbardziej aktywny okres działania politycznego. I wydaje mi się, że my nie doceniamy tego wpływu, ponieważ musimy stwierdzić, że to, co Józef Piłsudski w okresie 4 miesięcy dyktatury swojej do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego dokonał, to jest wprowadzenie większości postulatów programu paryskiego PPS-u. I oczywiście bez tych najbardziej radykalnych sformułowań, ale przecież ówczesny socjalizm nie jedno miał imię i wysiadając z tego tramwaju, jeśli jesteśmy już w tej anegdocie Nowaczyńskiego, wysiadając, to zabrał z niego jakiś potężny bagaż doświadczeń, o którym musimy pamiętać. To są i prawa kobiet, prawa obywatelskie dla wszystkich równy, to jest 8-godzinny dzień pracy, to są ubezpieczenia społeczne, inspekcja pracy, wolne związki zawodowe. Coś, co z naszej perspektywy uważamy za dokładnie, dokładnie tak, powszechne nauczanie, no i dziesiątki innych elementów, które później
rząd Ignacego Paderewskiego przedłożył pod obrady Sejmu i Sejm to wszystko zaakceptował, a nawet rozwinął. Musimy pamiętać, że dzięki tej swoistej dyktaturze Józefa Piłsudskiego, czteromiesięcznej do czasu zwołania Sejmu, dokonał się w Polsce jeden z największych przewrotów społecznych od czasu XIX-wiecznego uwłaszczenia chłopów. Można powiedzieć, że jednak Piłsudski podchodził do socjalizmu na zasadzie pewnej takiej utylitarnej. Widział po prostu drogę socjalistyczną jako jedyną drogę do odzyskania niepodległości. Czy on był faktycznie przekonany do... Najlepiej będzie, gdyby profesor Kawalec zanalizował ten element, bo ma chyba zewnętrzną perspektywę, która w takich przypadkach jest pomocna. Dość zewnętrzną, ale to jest akurat ten element w poczynaniach Piłsudskiego, który bardzo jednoznacznie pozytywnie oceniam. Otóż Piłsudski wyszedł z partii socjalistycznej. Nie jest powiedziane, jak dalece radykalnie, ale jego towarzysze, a także grono radykalnej inteligencji stojącej nawet na lewo od PPS-u w dalszym ciągu widziało w nim swojego przywódcę albo po prostu osobę, do której mają zaufanie. I w pierwszych miesiącach niepodległości, kilkunastu, był to trudny do przecenienia kapitał polityczny. Struktury państwa były wówczas słabe. Skala trudności życiowej, biedy zwyczajnej, o której my dzisiaj pojęcia nie mamy, głodu była nieprawdopodobna. Grunt do radykalizacji nastrojów i podatności na propagandę, agitację komunistyczną był niezwykle solidny. I duże było niebezpieczeństwo, że znaczna część środowisk radykalnych i socjalistycznych będzie w tym kierunku dryfowała. I jestem przekonany, że gdyby na czele państwa stała osoba, do której lewica nie miała zaufania, wówczas te tendencje ujawniłyby się z wielką siłą, co przy słabości aparatu państwa mogłoby być dla tego państwa zwyczajnie groźne. Także Piłsudski odgrywał tutaj rolę stabilizującą. Ona była widziana również i na zewnątrz obozu Piłsudskiego. Nie powiem, że powszechnie, bo propaganda prawicy nieraz go atakowała jako socjalistę, ale na przykład Dmowski, który tutaj się pojawia jako punkt odniesienia, miał okazję w obrębie swojego własnego otoczenia wielokrotnie, także i w sposób embarasujący dla tegoż otoczenia, o Piłsudskim się pozytywnie w kontekście tej właśnie jego stabilizującej roli wypowiadać. Doceniał w Piłsudskim takie cechy wodzowskie. To znaczy, tego akurat specjalnie nie cenił. Widział w nim polityka raczej, który się kieruje racjami ogólnonarodowymi, jako pierwszoplanowymi, które co prawda rozumie inaczej niż Dmowski, ale dla Dmowskiego liczyło się, że te racje ogólnonarodowe stawia ponad wszystkimi innymi i w związku z tym Piłsudskiemu, jeśli tak można powiedzieć, w owym czasie wybaczał resztę. Innymi słowy, nie uważał go za socjalistę. Natomiast jest oczywiście pytanie, czy się nie mylił i czy Piłsudski tym socjalistą nie był. Tutaj profesor Nowik wymienił cały łańcuch elementów programu socjalistycznego, które jednak zostały wprowadzone w życie. Ja bym do tego dodał jeszcze jedną rzecz. Piłsudski, wychodząc z dworu kresowego, wyszedł ze środowiska, w którym uważał za zupełnie naturalne, że są ludzie lepsi i gorsi. Kubek w kubek coś takiego mógł się dowiedzieć, czytając Marksa pomiędzy wierszami, to znaczy tę tezę, że awangardą społeczeństwa jest klasa robotnicza, że w obrębie klasy robotniczej awangardą jest partia, która wskazuje tejże awangardzie kierunek. To wchodziło w... Zresztą sporo było ludzi ze środowisk szlacheckich czy postszlacheckich w obrębie obu odłamów ruchu marksistowskiego, bo nie tylko w obrębie, powiedzmy sobie, patriotycznego odłamu socjalistycznego. Także u Piłsudskiego wszystko się to w jakiś sposób łączyło w głowie. My nie jesteśmy do końca w stanie powiedzieć, jak to się łączyło, gdyż Piłsudski akurat na ten temat specjalnie nie pisał.
Ale też dla porządku powiem, nawiązując troszkę do poprzedniego wątku naszej dyskusji, kiedy mowa była o dyskusji federacyjnej, inkorporacyjnej. My jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, na czym polegała koncepcja inkorporacyjna, bo Odmowski ją precyzyjnie przedstawił. Natomiast Piłsudski nie przedstawił swojej koncepcji i tak naprawdę wszystko, co o niej mówimy, to są nasze domysły, podlane w moim przekonaniu idealizującym sosem, ale to już tylko na zasadzie wtrętu. Czuję, że niepotrzebnie oddałem panu głos. Nadużyłem go, niestety, ale po prostu czułem niedosyt po tej poprzedniej rundzie. Żartuję, na tym polega debata. Otóż z tym Marksem to przesada. Ja myślę, że trzeba by zwrócić a propos tej umiejętności spojrzenia na wspólny mianownik, o czym pan profesor bardzo słusznie powiedział, na nieco wcześniejszy okres. Piłsudski zorientował się, że z PPS-em wyłącznie niewiele da się zbudować. Gdy miał swoją bazę w Galicji, musiał wziąć pod uwagę poglądy rozmaitych małych środowisk, które znalazły się, skrótowo mówiąc, w tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. To są narodowcy, prawda, to są ludowcy. To oczywiście, są rozmaite secesje, no, partie demokratyczne. Oczywiście to co do ich zakresu wpływów, to nie będziemy rozwijać kwestii. To jest raz. Po drugie, nie mógł zbudować zaplecza dla Legionów w oparciu wyłącznie o związki strzeleckie. Tam są i drużyny bartoszowe, które niewątpliwie były pod wpływem narodowych demokratów, mówiąc skrótowo, to samo było z Sokołami. Tamte wpływy były silniejsze, ale te wszystkie środowiska miały wspólny mianownik, ten oto, że gdy przyszedł moment, w którym trzeba było wystąpić, albo można było wystąpić, bo zaborcy wzięli się za łby, to wtedy ci ludzie podporządkowali się Piłsudskiemu. I jeszcze jedno, bardzo ważne, co skutkowało jego stosunkiem do rozmaitych środowisk w listopadzie i później 18 roku. Mianowicie Piłsudskiemu byt uratowały środowiska konserwatywne w Krakowie, które przez kilkadziesiąt lat zwalczały ideę irredenty, ale gdy okazało się, że ta impreza strzelecka może doprowadzić do pójścia tej bardzo ideowej młodzieży w las albo po prostu na stracenie, wtedy doprowadzili do powołania naczelnego Komitetu Narodowego. Piłsudski, innymi słowy, był świadom, że zarówno w praktycznym działaniu, a co dopiero w skali całego państwa, konieczne jest szersze współdziałanie. Z tym, że ad vocem trochę, czy nie było tak, że krytycyzm krakowskich grup konserwatywnych wobec poczynań grupy niepodległościowych spiskowców Piłsudskiego i strzelców, których organizował wokół siebie jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, skończył się w momencie, kiedy grupa Piłsudskiego weszła w kontakt z wywiadem wojskowym austriackim. To też jest częsty zarzut stosowany. To nie jest zarzut. Ja po prostu w tym wypadku nie pod adresem Piłsudskiego, tylko raczej tych konserwatystów, którzy nagle zmienili o 180 stopni swoje jeżeli będziemy tak głębokie rozmawiać, przekonania. Jeżeli będziemy tak rozmawiać, to musimy powiedzieć, że zdrajcą był także Romuald Traugut, oficer armii carskiej. Nasza historia jest zbyt skomplikowana, by w ten sposób opowiadać. To jest też kwestia dotycząca okresu Solidarności. Moim zdaniem liczy się nie kontakt, bo on był, tylko rezultat. Jeżeli on postawił na dobrego konia, okoliczności, jego własne umiejętności doprowadziły do odbudowania Rzeczpospolitej, a upadku Austrii, to ja więcej bym sobie życzył tego rodzaju postaci. Upadek Austrii nastąpił na skutek okoliczności, z którymi ani Piłsudski, ani jego wspólnego. Ja powiedziałem na skutek jego własnej przebiegłości i politycznego, umiejętnego działania, ale i okoliczności zewnętrznej. Ale przecież na te okoliczności... Jedyne, co wtedy można sobie zdobyć, to on się przygotowywał w obrębie której mógł zorganizować swoich zwolenników. I tylko tyle. Moja teza bo jak pan mówi, że Rzedmowski złożył memoriał brytyjskim politykom, to trzeba powiedzieć, że grzecznie zaniósł go do ambasadora Izwolskiego. To z naszego punktu widzenia potraktowali... To jest nieprawda. To nie jest prawda? To nie jest prawda. Znaczy jest zawsze pytanie, który. Bo jeśli idzie o memoriał dotyczący granic wschodnich państwa,
z marca 1917 roku, to był on trzymany w tajemnicy przed Rosjanami. To, że tajemnica się długo nie utrzymała, to jest zupełnie inna sprawa. Dotyczy to również dokumentów z lata 1917 roku. Natomiast wcześniejszy memoriał, o którym, jak sądzę, jest mowa, złożył po prostu na ręce rosyjskiego ambasadora. To był luty 1916 roku, gdzie mówił o niepodległym państwie, bez precyzowania jego granic. Ale to były zupełnie inne czasy i zupełnie inna akcja. No właśnie, inne czasy, panie profesorze, bo co innego jest współdziałać, gdy państwo nie istnieje i trzeba szukać jakiejkolwiek możliwości działania, a co innego w 1917 roku, kiedy wszystkie mocarstwa wypowiadają się już, także i rosyjskie państwo, za niepodległością Rzeczpospolitej. Wtedy moim zdaniem, ja nie chciałbym ciągnąć tego wątku, wtedy moim zdaniem bardziej naganne było jednak kontaktowanie się w sprawach dotyczących budowy niepodległego państwa polskiego z jakimkolwiek zaborcą, tym bardziej, że Piłsudski poszedł do więzienia, do Magdeburga w lipcu 17 roku, odmawiając przysięgi i zachęcając do odmowy przysięgi te szeregi, które były zbudowane za wiedzą i we wspólnym interesie środowiska polskiej redenty, dla których największym wrogiem była Rosja, jak i Austro-Węgier, dla których największym wrogiem była Rosja. Słuchaj, powiedzmy sobie, w czasie, kiedy Piłsudski poszedł do Magdeburga i siedział, we Francji trwała budowa polskiej armii, nad którą Francuzi zezwolili tworzyć polską reprezentację polityczną w postaci Komitetu Narodowego Polskiego. I znana dokumentacja wytworzona przez Komitet Narodowy Polski, no bo ten akurat zna mnie najgorzej. Także i to, co można znaleźć, a to jest od niedawna dostępny zasób w listach, które dochodziły do Romana Dmowskiego w latach 1915-20, nie pozwala na wątpliwości co do tego, że instytucją, z którą podczas tworzenia Armii Polskiej we Francji traktowana była jako przeciwnik, praktycznie jedyny, ważniejszy od Niemców, to była ambasada rosyjska w Paryżu. Początkowo roszcząca sobie prawo do zwierzchnictwa nad polskimi siłami zbrojnymi, mająca poparcie Francuzów w tej materii, i praca, która została wykonana nad tym, żeby to wojsko rzeczywiście było polskie, nie tylko z uwagi na orzełki na czapkach, była czymś rzeczywiście niesamowitym. Ja bym jeszcze dodał, że duch w oddziałach był tak dalece antyrosyjski, że w trakcie pomyślano o czymś takim, szkolenia politycznego, na przykład żołnierzom opowiadano o powstaniu kościuszkowskim, co nie miało wielkiego sensu, jeżeli armię się szykowało do walki akurat z Niemcami. Po co to robiono? Przejdziemy do pytań od internautów, bo jest ich całkiem sporo. Nie ma kontrowersji wokół budowy i niepodległościowego charakteru Armii Polskiej we Francji, tym bardziej, że dowodził nią oficer legionowy. No więc gdyby nie to, że Piłsudski stworzył najpierw ruch strzelecki, poszedł z nim na wojnę z Rosją w 14 roku, potem z tego powstały legiony, no nie miałby gdzie wybić się brygadier Józef Haller i zostać dowódcą Armii Polskiej we Francji. Generał Archinard, emerytowany oficer armii francuskiej. Natomiast rzeczywiście, kiedy już się skończył spór z Francuzami, rosyjska ambasada przestała się liczyć, no to pojawił się generał Haller. Ja zwrócę uwagę, że panowie profesorowie skupili się na tym, co różniło w tej kwestii. Ja coś prowokowałem. Natomiast jest jedno podobieństwo, że obie te postacie próbowały wykorzystać lukę, różnicę między zaborcami do tego samego celu. To były inne metody, inne trochę obszary działania, ale generalnie filozofia ta sama. I przy wszystkich tych różnicach i niuansach, no to też trzeba pamiętać. Ja bardzo dziękuję za tę uwagę, bo w jednym aspekcie nawet metoda działania była podobna. Piłsudski nazywał ją licytacją sprawy polskiej wzwyż. Dmowski tego określenia nie ukuł, natomiast stosował podobny, powiedzmy sobie, sposób porozumiewania się ze swoimi partnerami politycznymi wśród funkcjonariuszy politycznych aparatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w praktyce Francji.
bo z Brytyjczykami sprawa była trudniejsza. Więc sprowadzało się to do tego, że przedstawiano jak gdyby listę żądań, czy przedstawiona była lista żądań, natomiast kiedy przychodziły powoli koncesje polityczne, kiedy się zjawiały, to ze strony polskiego polityka odpowiedź sprowadzała się do konstatacji, że przychodzą za późno i za mało, są niedostateczne i powinny przyjść następne. I Piłsudski demonstrował niezadowolenie w okresie tworzenia Tymczasowej Rady Stanu, już po tworzeniu przez Niemcy administracji państwa sobie podporządkowanego. Niemcy się w pewnym momencie zniecierpliwili, za co Piłsudski zapłacił uwięzieniem, a legioniści internowaniem. Natomiast ale w przypadku Piłsudskiego Francuzi byli bardziej cierpliwi. Tak, idąc do więzienia powiedział, że teraz karty ma rozgrywać pan Dmowski. Tak, także tak. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ta licytacja wzwyż sprawy polskiej jest prowadzona przez tak, ale i niego i jeszcze i jedno Dmowskiego. Zdanie, ostatnie. To jest przychylność Francji, zaufanie do siebie. Przychylność Francji wynikała także z tego, że Rosja po rewolucji marcowej 17 roku nie była pewnym sojusznikiem. Głosy o tym, żeby dojść do porozumienia z Niemcami wciąż były jednak obecne, więc Francja, wspierając Dmowskiego, miała też na widoku to, żeby Polska zastąpiła Rosję jako czynnik szachujący Niemcy od wschodu. I to było ostatnie zdanie. Pierwsze pytanie od internauty, Dominik L. Czy marszałek w pewnym sensie był megalomanem, budował kult wokół siebie i nie lubił, jak ktoś mu może w tym zaszkodzić? Chodzi mi o odsunięcie tak wybitnych dowódców jak Dowbora czy Rozwadowskiego. Nie jest pytanie skonkretyzowane, więc nie wiem, który z panów tutaj podejmie się odpowiedzi na te zarzuty. Właśnie, sądziliśmy, że będzie to rozmowa jakaś merytoryczna, natomiast mówienie o Józefie Piłsudskim, który spędził część życia w więzieniu niemieckim, który spędził parę lat na zesłaniu, który był więziony w Cytadeli, który życie poświęcił Rzeczypospolitej per megaloman, no trudno traktować rzeczowo takie pytanie i trudno rzeczowo na takie pytanie odpowiedzieć. No tak, ale na przykład ten fragment wydaje budował się, kult wokół siebie. Czy to prawda, że... Budował kult w bardzo prostej kurtce marszałkowskiej, bez odznak stopnia, odmawiając sobie zarówno opieki medycznej, jak i jakichkolwiek atrybutów władzy czy też dostatku. Właściwie oficerowie kupili mu ten sulejówek. Natomiast gdy chodzi o Dowbora, Dowbor miał propozycję objęcia bardzo ważnej funkcji w roku 1920, odmówił. Gdy chodzi o Rozwadowskiego, to jesteśmy troszeczkę niewolnikami późniejszej sytuacji, bo oni bardzo sprawnie współdziałali. Ale tak oczywiście, jak, najlepszy szef sztabu generalnego, tak jest, przywódca naczelny. Najbardziej energiczny Piłsudski go cenił. No. To, że później doszło do poważnego kryzysu, to jest sytuacja, którą można by odnieść nawet i do czasów nam bliższych, ale gdy po tym okresie walki doszło do jakby spuszczenia napięcia i okresu 23-26, kiedy no wiele z tych osiągnięć, a także i dorobek środowisk, które miały jednak poważny wpływ na odzyskanie niepodległości, nie był doceniany, to wtedy trudno się dziwić pewnej eskalacji nastrojów, która po maju 26 nastąpiła. Ja chciałem jednak zwrócić uwagę i tutaj akurat myślę, że trochę w tym kierunku, co tajemniczo milczy profesor Kapelec, ale chciałem powiedzieć, że Józef Piłsudski był przekonany o swojej wyjątkowości i nie wiem, czy nazwałby to megalomanią, ale czuł się wyjątkowy i wielki. Rzeczywiście Profesor Kawalec nic takiego nie powiedział, internauta. Ja wiem, ale tutaj może inaczej. Powiem, że trochę krytycznie jestem z Muzeum Józefa Piłsudskiego, ale nas interesuje nie tyle kult marszałka, co prawda o nim i różne aspekty. I o kult, element kultu tutaj się nakłada. Józef Piłsudski może kultu nie budował, ale posługiwał się swoją osobą też,
uważał, tak, tak argumentował różne swoje decyzje do budowy autorytetu państwa. Więc wiedział, że się cieszy popularnością i próbował to wykorzystać, bo bywał za to krytykowany. O kulcie raczej bym mówił, że tutaj jednak to trzeba powiedzieć, jego otoczenie budowało kult jego, zwłaszcza po śmierci, po 35 roku to się nasila. To jego, ale w każdej szkole, jego otoczenie. Obchodzone były imieniny marszałka 20. No tak, ale to są dopiero lata 20, panie profesorze. My mówimy o tym okresie. To się zaczęło od pierwszego. Mówimy o okresie budowy niepodległości. Ale czy mamy lepszego kandydata na te portrety w szkole, panie profesorze? No na pewno nie Dowbor Muśnicki, panie profesorze. Urzędujący prezydent. To znaczy urzędujący prezydent. Też był. Natomiast zawsze były dwie fotografie. Formalnie rzecz biorąc, był jedynie ministrem spraw wojskowych, co w hierarchii urzędniczej nie stanowiło miejsca szczególnie generalnym inspektorem, czyli kandydatem na wodza naczelnego na wypadek wojny. Na wypadek wojny. Znaczy, Piłsudski postrzegał kult swojej własnej osoby jako czynnik spajający państwo. A czy ten czynnik faktycznie spajał? A to jest rzecz, nad którą dobrze by się było zastanowić i być może uruchomić duży program badawczy, żeby określić, czy rzeczywiście zbadać relacje pamiętnikarskie, korespondencje tam, gdzie się zachowała. Nie jestem pewien, czy na terenie na przykład dawnej dzielnicy pruskiej kult ten był odbierany jako coś generalnie rzecz biorąc pozytywnego. Na pewno nie, ale jeśli byśmy, mówię o dzielnicy dawnej pruskiej, ale jeśli weźmiemy już sprawę Górnego Śląska, Kresów, jeśli przeczytamy dzienniki, pamiętniki, zapiski ludzi z tego czasu, to wśród wojskowych nie ma innej osoby, która jest traktowana jako symbol walki o niepodległość i ten czynnik integrujący, spajający. Ja nie znalazłem innego. Wojsku zgoda. Zasługi Piłsudskiego były poza dyskusją. Natomiast on był osobowością władczą i kult, który rozwijał się częściowo żywiołowo przed rokiem 1926 także, był jednym z instrumentów, który pozwolił Piłsudskiemu na objęcie władzy niekontrolowanej w wyniku zbrojnego przewrotu w maju 1926 roku. Mamy sporo komentarzy, kolejnych pytań, dość krytycznych wobec postaci marszałka Piłsudskiego. Co panowie myślą o informacjach, że sukces Bitwy Warszawskiej zawdzięczamy Witosowi i Rozwadowskiemu, a marszałek przechodził wtedy załamanie nerwowe? Czy ja może powiem króciutko, nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale jest tak, że odpowiedzialność za podjęte decyzje spada zawsze na wodza naczelnego. Szef sztabu jest od przygotowywania planów rozumianych jako warianty działania, ale odpowiedzialność zawsze ponosi wódcy naczelny, wybierając to, co jemu odpowiada. I tutaj zasługa w moim przekonaniu Piłsudskiego jest nie do podważenia. Znaczy ja na ten temat pisałem już wielokroć od swoich prac dotyczących radiowywiadu i przebadania dokumentów wojny 20 roku. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, odsyłam do tychże prac, gdzie są podane zapisy rozmów, telegraficznych rozmów między szefem sztabu a wodzem naczelnym, w którym to wódz naczelny rozkazuje generałowi Rozwadowskiemu, a generał Rozwadowski posłusznie melduje wykonanie. Wreszcie autorstwo samego planu bitwy, walnej bitwy z Rosjanami, powstało na początku lipca, zrealizowane zostało w połowie sierpnia, ale wtedy, kiedy powstawał ten plan, generał Rozwadowski był szefem polskiej misji wojskowej we Francji, wrócił 19 lipca, od 22 lipca wchodził w obowiązki szefa sztabu generalnego, a kiedy przejął te obowiązki, to 26 na spotkaniu z francuską misją wojskową bronił planu Józefa Piłsudskiego, uważając, że to jest wspaniały plan i później był jego wiernym realizatorem. Mówienie o jakimkolwiek załamaniu nerwowym
To jest jedna wątpliwa relacja na ten temat, która jest. Witosa. Witosa zresztą. I trudno w ogóle traktować to poważnie, jeśli się śledzi dokumenty wojskowe. Jeśli się przegląda dziesiątki dokumentów wojskowych i relacje Witosa, która powstała po, no trudno, to trudno jeżeli uznawać jednak to. Można, jeżeli jednak można tutaj troszeczkę ad vocem, relacja Witosa jest specyficzna, bo on mówił o dymisji, którą Piłsudski na jego miejsce miał złożyć. Na jego ręce, a później Witos to zwrócił. Później mu to Witos papier ów zwrócił. Natomiast to, że Piłsudski nie był w dobrej kondycji psychicznej, potwierdzają również inne relacje. To dotyczy też tego, co mówił na Radzie Obrony Państwa. Są przecież zapisy stenograficzne tych rozmów. Każdy, kto do nich zajrzy, może ocenić, czy mówił w sposób pozbierany, czy mówił chaotycznie i się sypał. Jestem, że tak powiem, wiernym czytelnikiem tych rozmów. Anotatki robili oddani mu oficerowie. Tak, to robił. Krótko mówiąc, istotne jest, że się pozbierał. Świtalski, w każdym razie. Istotne jest, że się pozbierał. W każdym razie, ja myślę, że to, że żeśmy się obronili w 1920 roku i wyszli z tak trudnej sytuacji, to jest wielka zasługa i naczelnego wodza, i naczelnika państwa, który będąc pod tak ogromnym ostrzałem prasy narodowej, która nie przebierała tutaj absolutnie w środkach, tam są tak wymyślne bzdury, że trudno to przytaczać. Biskup Adamski, który przychodzi na posiedzenie Rady... Ksiądz Adamski, ksiądz, jeszcze nie biskup jeszcze wtedy, tak. I który mówi, że zdrajcą widzi... jest, prawda, widzi w nim to, co pisał Stroński wtedy w gazetach, po prostu to ja muszę powiedzieć, że to są jakieś aberracje umysłowe, to, można powiedzieć. Się co do tego, że jeśli Piłsudski w owym czasie dowodził wojskiem, to nie miał czasu tego czytać. Nie, oczywiście. No tak, ale też miał mało... Meldunki czytał. Zgadza się. Czytał o sytuacji wewnętrznej. Wiemy to po prostu, bo są jego parafy na tych raportach sytuacji wewnętrznej. Wszystkich już przekonałeś. Zobaczymy, jakie będzie kolejne pytanie. Kolejne pytanie dotyczy spraw ustrojowych po I wojnie światowej. Internauta o niku Skam. Witam. Dlaczego po I wojnie światowej nie zdecydowano się na monarchię, a wybrano Republikę Demokratyczną? Czy uważają panowie, że był to słuszny wybór? No, byłby pierwszy kłopot z kandydatem. Mówiono o Stefanie Karolu z Żywca, który mówił po polsku i który miał wspaniały... Habsburgu, żeby tak, była jasność. Wspaniałą posiadłość w Żywcu i którego syn służył w II wojnie światowej jako kapitan artylerii wojsk polskich. To był dobry kandydat, przy czym jednak... Reprezentant dynastii. Raz, że zaborczej, ale... pośród zaborców już słabnącej. To Niemcy mogli wybrać Ludwika Bawarskiego i tak dalej. W każdym razie byłby to kandydat obcy. Gdybyśmy... Natomiast żadne z państw, które zaistniały na mapie po I wojnie światowej, nie zafundowało sobie ustroju monarchistycznego. Także gdyby to się tak u nas akurat nadarzyło, byśmy byli krajem jedynym. Biorąc jednak pod uwagę, jak silne były nastroje radykalne, to tego rodzaju, to konsekwencją takiego wyboru ustrojowego byłoby niepotrzebne zaostrzenie się prawdopodobnie jakaś rewolucja. Samara Regencyjna była postrzegana jednak jako reakcyjny twór. Tak. No i Francja była republikańska, Stany Zjednoczone. Byłoby to nadmierne ryzyko, którego walory ustroju monarchicznego w przypadku dynastii, która dopiero musiałaby zdobywać sobie autorytet, a nie miałaby za sobą autorytetu tradycji, więc którego te walory w żaden sposób by nie równoważyły. Także dokonany wybór był wyborem racjonalnym. Jest taki tekst Stefana Żeromskiego, bodaj z jesieni 1919 roku, mówiący o tym, że wartość tych koron, które walały się po bruku w Europie jesienią 18 roku, sprowadzała się wyłącznie do wartości kruszców w nich zawartego, a przecież korona kiedyś była symbolem państwa. Także fundowanie sobie monarchii to byłby
strzał samobójczy. Zobaczmy, że Litwa początkowo miała być monarchią odradzającą się. Pętok drugi. Zachodnia Ukraina przecież koncepcję z Wasylem Wyszywanym. Tych koncepcji było. Wiele monarchii też upadło, trzeba powiedzieć. Mnóstwo upadło, to w zasadzie te korony walały się porta, po bruku. Porta otomańska, już nie mówimy o tych małych państwach, przecież to było wielkie państwo, które miało właściwie trzy największe cesarstwa plus porta otomańska. Nie mówiąc już o naszych zaborcach, tak. Więc tutaj był jeszcze problem psychologiczny. Niemcy podczas wojny, kiedy tworzyły na wschód od swoich granic łańcuszek państw powiązanych, planowały, że te państwa otrzymają ustrój monarchiczny. Natomiast po 11 listopada takie rozwiązania wchodziły w rachubę. A kiedy się zaczęła w Polsce debata konstytucyjna, to w obrębie stronnic reprezentowanych w Sejmie żadne, nawet grupa krakowska konserwatystów nie wystąpiły z programem monarchicznym. I w nawiązaniu także to w ogóle nie wchodziło w rachubę. Do Rady Regencyjnej NIK Warszawa 1920. Jaka była geneza niepodległej administracji tworzonej po przejęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego? Czy istotnie bardzo ważną, o ile nie kluczową rolę, odegrała tu wcześniejsza praca Rady Regencyjnej? No, to jest jednak zaczątek rządu, to jednak funkcjonujące urzędy, samorząd, wiele służb funkcjonujących, zaczątki armii. Co by nie powiedzieć, to nie jest ugór, tak, który... Tam jest sądownictwo, szkolnictwo polskie od uczelni wyższych począwszy, samorząd terytorialny. Mhm. To jest z pewnością nie można tego pominać. To jest ogromne, no to nie jest zupełny chaos, że w pustkę zupełną Piłsudski wraca. Bez tego jedno jeszcze jest zdanie, aparat urzędniczy rządowy. Królestwo raz, ale przecież były struktury w Galicji posiadające bardzo dobre przygotowanie. Nad którymi władzę objęła komisja likwidacyjna. Ministerstwa w zasadzie nie mają przerwy w działalności, są rozwinięciem. Od pierwszego rządu Rady Regencyjnej na dobrą sprawę aparatu urzędniczy. Rada Regencyjna właściwie mianuje oficerów Wojska Polskiego. Dzisiaj oczywiście taki... To znaczy do 11 listopada. Do 11, ale mówimy przed odzyskaniem niepodległości. A propos tego postu, że właściwie przysięga i te pierwsze nominacje z różnych dat, ale to jest październik 8-12, kiedy przejmuje się oficerów i częściowo żołnierzy, którym się wyznacza zadania. Przecież generał Roja był właściwie mianowany z nominacji przez, Rady Regencyjnej mianowany, a on z kolei... Tudzież Rydzmigły również w Lublinie. Najpierw nominacja Rady Regencyjnej, a później przyjmuje urząd ministra w rządzie Daszyńskiego. Pytanie adresowane wprost do pana profesora Krzysztofa Kawalca. Dlaczego Dmowski jest wciąż przez część społeczeństwa oceniany negatywnie? Dmowski mówił o sobie, że jest człowiekiem walki, że o Polskę taką, jaką sobie wyznaczył, to się pięściami bił, robił sobie wrogów po drodze bardzo wielu. Coś, co jakoś jego sposób myślenia odzwierciedla, taka wypowiedź, że naród jest wolny dopiero wtedy, kiedy nie tylko ma wielu dobrych synów, ale swoich złych synów potrafi utrzymać w ryzach. Mówi trochę o sposobie myślenia, no i ci źli synowie, cokolwiek rozumieć pod tym słowem, odpłacali pięknym za nadobne. Echa tych walk, chociaż już minęło 100 lat z okładem, odzywają się. No jest też troszkę tak, że po przewrocie majowym, kiedy obóz rządzący uczynił z legendy marszałka przedmiot ideologii państwowej, potrzebowała ona wroga, żeby zyskać wiarygodność przekazu. Spór, który był nieaktualny, biorąc pod uwagę realia polityczne już w latach 30. XX wieku, w jakiś tam sposób przetrwał w publicystyce, w różnego rodzaju echach do dzisiaj. Także no, to jest jedno z wytłumaczeń, natomiast opowieść czy przedstawienie wszystkich źródeł zajęłoby pewnie
pewnie więcej czasu. Ja jeszcze powiem, że Dmowski przecież nie tylko w Polsce miał przeciwników i wrogów. Wizja państwa, które budował, skierowanego przeciwko obu zaborcom, musiała powodować różnego rodzaju reakcje i wśród państw zainteresowanych, i wśród tych już w obozie polskim, którzy w taki czy inny sposób zostali przekonani do racji zewnętrznej. Ja jeszcze króciutko powiem, że może właśnie nie rozwijając, że to bardzo długi temat, żeby powiedzieć z punktu widzenia prawdy historycznej, natomiast na to bym spojrzał trochę z punktu widzenia dziedzictwa, jak dziedzictwo sobie wybiera i upraszcza pewne sprawy. I tu trochę działa, myśmy o tym rozmawiali, pewne uproszczenie, jest bohater, antybohater i co nie do końca jest w ogóle zbieżne z prawdą, bo dziedzictwo niekoniecznie musi się pokrywać. I trochę tak się zrobiło, że Roman Dmowski stał się uosobieniem sił opozycyjnych wobec marszałka, że tak jakby trochę stopiły się różne siły, które były przeciwne, właśnie umiarkowane i tak dalej. No wszyscy, co nie z marszałkiem, to gdzieś tam wokół tego Dmowskiego tak kultura trochę to zbudowała. No i to trochę tak funkcjonuje. No. Ja mam jeszcze jedno zdanie, jeśli wolno dodać, i posłużę się nie swoim opisem tego problemu, tylko Bogdanem Cywińskim i jego tezami zawartymi w książce Rodowody Niepokornych. Otóż mnie się wydaje, że przez lata na czarnej legendzie Romana Dmowskiego zaciążyła również koncepcja budowy państwa narodowego, to znaczy oceniana jako nacjonalizm i nawet taki społeczny darwinizm. O ile był on takim społecznym darwinizmem obronnym, skierowanym przeciwko zaborcom, o tyle to mogło być w warunkach, kiedy byliśmy tym narodem rusyfikowanym, germanizowanym, upośledzonym, uciskanym w obu zaborach, rosyjskim i niemieckim, pomijam austriacki, to jest to zrozumiałe i to jest nacjonalizm walczący, ale walczący w obronie. Natomiast kiedy ostrze tego nacjonalizmu skierowane zostało przeciwko społeczności żydowskiej, to pewne odium antysemityzmu bardzo znaczący sposób zaciążyło na ocenie obozu narodowego i samego Romana Dmowskiego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że i społeczność żydowska w kraju, i społeczność żydowska poza jego granicami, główne jego środowiska, no nie były orędownikami odbudowy państwa polskiego. I mamy tylko kilka minut już do końca naszej audycji. Na końcu chciałem spytać o takie sprawy bardziej prywatne. To znaczy, czy Józef Piłsudski i Roman Dmowski kiedy się po raz pierwszy spotkali? Czy mamy takie informacje? I czy to prawda, powielana taka informacja w wielu artykułach prasowych, że ten spór zaczął się od kobiety? To bzdura, to jest zupełna bajka sfabrykowana przez poboga Malinowskiego. A później podchwytywana przez... Tak, w rzeczywistości opinie... Brzmi całkiem ciekawie. Brzmi ciekawie, więc stąd jest pewnie jej długi żywot. Natomiast więcej świadectw mówi o tym, że obydwaj mężowie stanu, późniejsi mężowie stanu cieszyli się sympatią. Dmowski w początkach stulecia napisał taki tekst publicystyczny o szlachetnym socjaliście, gdzie o PPS-ie pisał i w galerii odrażających postaci dla jednej zrobił wyjątek. No i tą jedną postacią był Piłsudski, z konkluzją, że nie pasuje do tego towarzystwa. To po książce Jak stałem się socjalistą, publikowanej w broszurze. W każdym razie praktycznie do oziębienia relacji doszło po rozmowie, po powrocie Dmowskiego do Warszawy w 1920 roku. Najprawdopodobniej na tle rozbieżnych opinii co do polityki ukraińskiej Piłsudskiego, ale tego się nie wie. Natomiast rzeczywistą przepaść potem wyznaczył przewrót majowy, którego Dmowski Piłsudskiemu nie wybaczył nigdy. Gdyby rzeczywiście był tu jakiś antagonizm o charakterze osobistym,
to zapewne jego ślady dałyby się wcześniej wychwycić. Ale to jest po prostu taka sobie historyczno-dziennikarska legenda. Natomiast ciekawe jest spotkanie w orientalnym miejscu w Japonii, w Tokio, które do końca nie wiemy, o czym rozmawiali. Wiemy, że rozmowa trwała wiele godzin. Kiedy Józef Piłsudski przyjechał zachęcać, natomiast Roman Dmowski zniechęcać. Gdzie sobie szczerze porozmawiali o polityce, o pomysłach na rozegranie kryzysu rosyjskiego, które były rozbieżne, po czym obiecali sobie obaj panowie, że nie będą robić użytku politycznego z tego, czego się w szczerej rozmowie dowiedzieli i z czego użytku politycznego żaden z nich później nie zrobił. Ja muszę to w ogóle brzmi jak dobra bajka, prawda? Muszę dodać na koniec, że w latach 18-19 porozumienie między Józefem Piłsudskim i Romanem Dmowskim, a także Ignacym Paderewskim w kraju, było fundamentem czegoś, co możemy nazwać takim triumviratem, głowa państwa, prezydent ministrów, bo to jest Paderewski, wreszcie przedstawiciel na konferencji pokojowej. Ten triumvirat działał niezwykle zgodnie i to porozumienie było źródłem ogromnego sukcesu polskiego, jakiego trudno szukać w naszych najnowszych dziejach. I pogodzenie i wspólne, zgodne działanie antagonistów, politycznych antagonistów, ale w imię racji stanu odradzającej się Rzeczypospolitej jest czymś niebywałym i czymś godnym naśladowania. To jest coś niebywałego. Jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ jeden z internautów już kilkakrotnie je powtarza, więc wydaje się, że bardzo zależy. Skierowane właśnie do pana Wojciecha Marketa. Odpowiada pan za ekspozycję stałą w muzeum. W dzisiejszych czasach zwiedzający są znacznie bardziej wymagającymi i coraz ciężej przykuć ich uwagę. W jaki sposób będzie skonstruowana wystawa w Muzeum Józefa Piłsudskiego? Na ile będzie ona tradycyjna, a na ile nowoczesna? No, chcemy wykorzystać zaletę amalgamatu, to znaczy dla nas jednak punktem wyjścia ma być oryginalny przedmiot, oryginalne miejsce, bo jest w Sulejówku dworek, obok będzie, który będzie częścią ekspozycji, częścią naszej narracji, ale jednocześnie nowoczesna wystawa w nowym budynku. I tam jednak dla nas punktem wyjścia do całego opowiadania są eksponaty bardzo ciekawe, które zebraliśmy, nie tylko pamiątki związane z Józefem Piłsudskim, ale też różne przedmioty, które są, opowiadają o tej epoce, o wydarzeniach. I one są, mają ogniskować uwagę, ale posiłkujemy się mediami, bardzo ciekawymi materiałami wizualnymi. Myślę, że co jest istotne, my wybieramy taki, tak mniej więcej sposób mówienia, jeśli mogę tutaj nawiązać do tematu dzisiejszej rozmowy, że Józef Piłsudski miał pewien pomysł i swoją drogę do niepodległości, natomiast mówimy, poświęcamy jej dużo uwagi. Natomiast drugą postacią na tej wystawie, która jest również doceniona jego droga, to jest właśnie Roman Dmowski. To jest druga postać, jeśli chodzi o częstotliwość pokazywania się na naszej wystawie. I przez ten pewien pokazanie tej opowieści o Piłsudskim w pewnym kontekstem, tłem historycznym, pewnym zniuansowaniem i pokazaniem, że są też możliwe różne od naszej interpretacji naszego muzeum opowieści, że my przedstawiamy jakieś spojrzenie z punktu widzenia Piłsudskiego, ale że są możliwe inne i podajemy przykłady. Myślę, że to może zachęcać do pewnej dyskusji, refleksji, że to nie jest podanie gotowych odpowiedzi, ale również sprowokowanie do własnych refleksji, o czym się będzie można już wkrótce przekonać. I szanowni panowie, takie ostatnie pytanie, prosiłbym o półminutowe dosłownie odpowiedzi. Czy ten spór Piłsudski-Dmowski, który oczywiście wśród osób zainteresowanych w ten czy inny sposób historią jest, on istnieje, czy on jest jeszcze z perspektywy współczesnych Polaków aktualny? Czy kiedy mówimy o Piłsudskim i o Dmowskim, możemy odnaleźć siebie, ludzi żyjących anno Domini 2017? Czy nie sądzę, żeby to było aktualne? Państwa, do którego obaj dążyli, nie ma. Świat się zmienił za bardzo. To państwo to była Polska o ambicjach regionalnego mocarstwa, będąca krajem wielokulturowym. Zostało to wszystko zniszczone przez wojnę, a nie jesteśmy w stanie powiedzieć w sposób odpowiedzialny,
jak zachowywałaby się którakolwiek z tych wielkich postaci przeniesiona w czasy współczesne. Z naszego punktu widzenia dzisiaj istotniejsze mi się wydaje to, co ich obu łączyło. To znaczy rzeczywiście dążyli do odzyskania niepodległości, która jest niepodległością na serio, która budzi szacunek własnych obywateli i respekt na zewnątrz. I to było coś, co ich łączyło. Nie do tworzenia wydmuszki, które nazywa się Polską, czy bytu fasadowego. Oni te sprawy traktowali obaj bardzo serio. Czyli w takim razie czytać Romana Dmowskiego przy dźwiękach pierwszej brygady? Nie, pierwszej brygady. To jest marsz rosyjski, który został na zasadzie zdobyczy wojennej zaadaptowany i zaopatrzony w polskie słowa. Mamy wiele takich zdobyczy wojennych. No to prawda, to prawda. Natomiast wróciłbym do tej zasadniczej tezy pana profesora. Otóż ja się zgadzam z tym, że istotne jest to, że to, czemu służyli, ma wartość. Natomiast sądzę jednak, że kwestia systemu wartości, że kwestia celów, w tym również wielkich celów geopolitycznych, one nie przechodzą do lamusa, one żyją i wydaje mi się, że gdzieś daleką spuścizną myśli marszałka jest budowanie dobrych relacji, chociażby w tej sferze Międzymorza. Jest to w jakimś sensie kontynuacja polityki federacyjnej. Tego się nie da przekreślić. Oczywiście inny kształt jest dzisiaj terytorialny i narodowościowy Rzeczpospolitej. Niemniej zasadnicze tezy jego myśli politycznej, a więc o związku z Europą, a nie z Rosją, jest nadal dziś żywy i aktualny. Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, może nie przedmiot sporu jest aktualny, ale może by mógł być aktualny, czego bym sobie życzył, sposób jego prowadzenia. Wzajemny szacunek przynajmniej do pewnego czasu, coś, co powoduje, że to, żeby to właśnie sposób nawet mówienia o tych postaciach, czy naprawdę musimy, żeby docenić jednego, deprecjonować innego bohatera, to jest coś, co może by mogło być dla nas pewną lekcją, że będąc przekonanymi o swoich racjach, można szanować też rację oponenta, a nie wroga. To jest tak jak z Romanowskim. Umiejętność dostrzegania, co jest interesem narodowym w natłoku różnych spraw codziennych i dawania mu faktycznej przewagi ponad tym, co się w danym momencie czyni. Tak, ponad taktyką, poczucie odpowiedzialności za całość. Prawie wszystko zostało powiedziane. Ja myślę, że jeżeli istnieje jakaś aktualność, to wynika ona ze stosunku dwóch środowisk politycznych, które starają się nawiązywać do historii w odniesieniu do Rosji. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, wydaje mi się, że tak długo, jak nie będzie kolejnej tak wielkiej postaci, będzie zapotrzebowanie na to, aby, czy jest to potrzebne, czy nie, środowiska intelektualne, polityczne odwoływały się do tych dwóch wielkich postaci. Przy czym trzeba powiedzieć, że nie jest to wyłącznie nasza właściwość. Proszę zwrócić uwagę na ruch golistowski we Francji. Prawda? Każdy z nich chce być lepszy od Charlesa de Gaulle'a. Dotychczas się to nikomu nie udało. Francja nie ma tej pozycji międzynarodowej, chociaż jej potencjał ekonomiczny wzrósł. I można by na tej podstawie wywieźć wniosek, że warto się odwoływać do starej tradycji wielkich postaci, ale wynaleźć, wypromować, znaleźć po raz drugi taką postać, która przerośnie tych wielkich, wielkich polityków. To nie nasza rola znajdywać taką postać, oczywiście, ale musi się sama Ale mówimy, wybić. Dlaczego to, jeżeli w ogóle jest jeszcze w jakikolwiek sposób aktualne. To jest to właśnie, że nie mamy, no Solidarność budzi wielkie kontrowersje. A o Solidarności będziemy rozmawiać w kolejnym miesiącu, kiedy będziemy rozmawiać właśnie w okolicach w rocznicy prowadzenia stanu wojennego. Zacząłem od cytatu Stanisława Cata-Mackiewicza. Przywołam jeszcze inny cytat właśnie tej samej postaci na koniec, również o Dmowskim i o Piłsudskim. Obaj byli romantykami w swej miłości do Polski, obaj byli realistami w wyborze metod działania. Serdecznie dziękuję dzisiejszym gościom za przyjęcie zaproszenia, Państwu za aktywny udział w naszej dzisiejszej audycji, wideoczacie z historią organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Moje nazwisko Kajetan Rajski. Do zobaczenia.
Do widzenia.